Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Ten temat omawiała pani przewodnicząca na komisjach. Czy państwo mają jakieś pytania? Nie widzę, a więc czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szczukowo z 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Rada Gminy uchwala to następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczukowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Ta sprawa była omawiana na komisjach przez panią przewodniczącą, a więc czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szczukowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczukowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Proszę bardzo, Państwo pytanie. Szanowni Państwo, tak jak na posiedzeniu komisji Państwu przekazałem tę informację, szczegółowo to jest właściciel pani Elżbieta Kopczyńska. Natomiast to jest wcześniej to gospodarstwo Marzały Mostakowska, zdenerwowana na innym. No i wszystkie te elementy, które przemawiają za tym, żeby znieść ten pomnik przyrody, ponieważ dalsze pozostawienie tego drzewa stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, a jednocześnie to drzewo już jest pozbawione wartości przyrodniczej z tego względu, że jest spróchniałe i po tym uderzeniu piorunem to praktycznie jedyne rozwiązanie to jest usunięcie tego drzewa. Dlatego też zasadnym jest, żeby Rada Gminy zdecydowała o zniesieniu pomnika przyrody, żebyśmy później mogli poprowadzić postępowanie o zgodę na usunięcie tego drzewa. Dziękuję bardzo. Czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szczukowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Rada Gminy Szczukowo uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Znosi się ustanowienie pomnika przyrody klonu pospolitego rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 45 w miejscowości Szczechowo, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 16 wojewody mazowieckiego z 9 maja 2007 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego. Wyżej wymieniony pomnik przyrody ujęty jest pod pozycją nr 20 załącznika tabelecznego do sporządzenia nr 16 wojewody mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego. Punkt drugi. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Ze względu na
którą ustawiono formę ochrony przyrody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sztuchowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i jeziora Sztuckiego. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę Państwa, właściciel działek 22 przez 1 i 22 przez 2 w obrębie Wizno wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zakres wniosku obejmował przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów istniejących, kubaturowych, jak również budowę dwóch pomostów z tych działek do działki 224, czyli jeziora Sztutowskiego. Ponieważ jest to zespół, jezioro Sztutowskie leży w zespole przyrodniczo-krajobrazowym, więc zachodzi potrzeba, aby projekt decyzji o warunkach zabudowy został również uznany przez Radę Gminy jako organ właściwy w tej sprawie. Tak jak wspominałem, Rada Gminy uwzględniając projekt decyzji nie zaciąga zobowiązań, jeśli chodzi o to, że właściciel tak ma obowiązek uzyskać prawo do dysponowania gruntem na cele budowy, to znaczy działkę 224 w Sztutowie. Ze względu na ten obszar, ta inwestycja, czyli te pomosty, jest jak najbardziej racjonalna i uzasadniona, ponieważ mają właściciele prawo do tego, żeby korzystać z tych dóbr przyrody, które akurat w tym miejscu są, się znajdują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Sztuchowo dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jeziora Sztutowskiego. Rada Gminy Sztuchowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uzgadnia pozytywnie realizacje inwestycyjne pod nazwą rozbudowa z przebudową i nadbudową istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej. Rozbudowa z przebudową i nadbudową istniejącego budynku gospodarczego z częścią mieszkalną w zabudowie zagrodowej. Rozbudowa i przebudową i nadbudową istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce numer ewidencyjny 22 przez 1 i 22 przez 2 obrębu Blizno, gmina Sztutowo i budowa dwóch pomostów na jeziorze Sztutowskim na terenie działki numer ewidencyjny 224 obrębu Sztutowo, gmina Sztutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, zgodnie z projektem decyzji o warunkach zabudowy, znak sprawy N1-6730-59-2020-LP, stanowiący załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sztutowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Poprosimy Panią Kierownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Więc zapewnienie do tego projektu uchwały. To ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 roku nakłada na gminę obowiązek tworzenia gminnego programu tego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i po prostu jest on konieczny. I ten program, który jest przywożony do tej dzisiejszej uchwały, jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu, który był przyjęty za lata 2016-2020. One się powtarzają przynajmniej raz na kilka lat, są ponownie pisane, tworzone, żeby uwzględnić bieżącą sytuację i potrzeby środowiska lokalnego.
Przede wszystkim celem tego programu będzie kontynuacja działań podjętych w ramach grupy wcześniej przyjętych programów i przede wszystkim ma za zadanie zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy, bo jak wiemy, zjawisko przemocy występuje od zawsze i przybiera różne formy i przez wiele lat potrzeba modyfikowania tych programów. One mogą być zawsze udoskonalone na potrzeby bieżące, mimo że się podejmuje powiedzmy w bieżącym czasie i zakłada takie zadania, to nie znaczy, że nie może on być zmieniony, poszerzony, ewentualnie dostosowany do bieżącej sytuacji. Jest to tak zwany system działań dla przede wszystkim dla zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i wszędzie właściwie ten wymóg ustawowy nakłada konieczność tworzenia tych programów. Ten program został stworzony przeze mnie, bazując na danych statystycznych dostępnych powiedzmy z Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, naszej ewidencji ludności. Po prostu chciałam przedstawić przede wszystkim sytuację demograficzną i sytuację powiedzmy społeczną w gminie naszej Szczutowo, gdzie powiedzmy wskazuje na to, że taka potrzeba jest, bo problem przemocy występuje również na naszej gminie. Ja nie mam w zakresie, w każdym bądź razie są potrzebne te programy i będziemy pewnie cyklicznie przygotowywać, zmieniać, by móc przeciwdziałać jak najskuteczniej i przede wszystkim, żeby też podnosić świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy i przede wszystkim, żebyśmy mogli działać w taki zintegrowany sposób ze wszystkimi podmiotami, które są zobowiązane do współdziałania przeciwko temu zjawisku. Więc uważam, że zasadność podjęcia tej uchwały jest zasadna. Dziękuję bardzo. Czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szczutowo Miasto jest od grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych, usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Jeszcze raz bym poprosił Panią kierownik. Dziękuję bardzo. W każdym razie na gminie, bo przedstawiałam tą sytuację na komisjach, ale powiem tylko, że chodzi tu o to, żeby przede wszystkim zmienić stawkę godzinową przy wyliczaniu płatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak także dla specjalistycznych usług opiekuńczych, których w tej chwili jeszcze nie mamy, ale myślę, że nie będzie czasu wtedy, kiedy się pojawi potrzeba, więc ta stawka i w przypadku usług specjalistycznych również musi być podjęta. I chodzi tu przede wszystkim o to, że ta proponowana nowa uchwała spowodowana jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które się ukazuje rokrocznie. To jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę minimalną i po prostu jest to też wymóg ustawowy, który przewiduje, że po prostu wraz ze wzrostem tego przeciętnego minimalnego wynagrodzenia, przepraszam, musi też wzrastać i ta odpłatność. Pozostałe, i to jest w przypadku usług opiekuńczych, zostałaby podwyższona stawka z 15 zł do 18, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych z 18 do 22
przepraszam, chyba się pomyliło, z 19 na 22 złote. I te stawki są corocznie, po prostu powinny zostać zmieniane, więc w związku z tym myślę, że też zasadność podjęcia tej uchwały jest wskazana. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Czytam uchwały. Uchwała Rady Gminy Chrupowo dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Rada Gminy Chrupowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich trybu pobierania. Paragraf drugi. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w artykule 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku z pomocy społecznej i w zakresie tam określonym. Paragraf 3. Ustala się odpłatę za usługi. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 18 zł. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 22 zł. Paragraf 4. Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się odpłatne w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do aktualnego obowiązującego kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zgodnie z poniższymi tabelami. Paragraf 5. Miesięczna odpłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako ilość dni, w których była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiar usług opiekuńczych oraz w procentach koszt jednej godziny na podstawie karty pracy opiekuńczej. Punkt pierwszy. Osoba zobowiązana do odpłatności na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności. Punkt drugi. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług po przedstawieniu dowodu wpłaty za usługę, konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, domu pomocy społecznej po przedstawieniu dowodu wpłaty. Gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora. Punkt trzeci. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, udokumentowanego zdarzenia losowego i innych okoliczności mających negatywny wpływ na funkcjonowanie osoby lub rodziny. Paragraf 6. Odpłatne za świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez świadczeniobiorcę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chrupowo do 10 dnia następnego miesiąca. Paragraf 7. Traci moc uchwała nr 6/62/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Szczutowo. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, radnych jest za podjęciem uchwały. 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Szczutowo. Bardzo proszę Państwa pytania. Szanowni Państwo, tak jak na którym posiedzeniu wszystkich komisji omawialiśmy ten temat, też się przypomnę,
że decyzją z dnia 8 grudnia 2020 roku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę opłat za wodę wprowadzaną do wodociągu, do mieszkańców z wodociągu zbiorowego, będącego w posiadaniu gminy Szczutowo, jak również taryfę opłat za ścieki odprowadzane do kolektora ściekowego, który też stanowi własność gminy Szczutowo. Proszę Państwa, zgodnie z tymi taryfami, jeżeli byśmy nie zastosowali, Rada Gminy nie zdecydowałaby się na dopłaty, wówczas cena zarówno wody, jak i ścieków musiałaby wzrosnąć i to w sposób bardzo istotny, szczególnie ścieków, ponieważ z ceny, która w tej chwili obowiązuje netto 3,30 zł za 1 metr sześcienny, ta cena w 2021 roku wynosiłaby 9,31 zł. Tam w artykule 24 ustawy o zbiorowym zarządzaniu wodą i odprowadzaniu ścieków jest taki zapis, że do kompetencji Rady Gminy należy możliwość dopłat do tej ceny, która została ustalona w taryfie. Jest to delegacja ustawowa, z której Rada Gminy może, ale nie musi skorzystać. Niemniej jednak, zgodnie z wcześniejszymi analizami, zapadła tutaj decyzja, żeby wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o dopłaty do tych taryf, żeby ten końcowy użytkownik nie poniósł takich wysokich opłat. I w przypadku wody jest propozycja, żeby ze stawki, która w tej chwili obowiązuje, to jest 2 zł 25 groszy na kolejne 3 lata, dopłacać tyle, żeby odbiorca wody ponosił koszt 2 zł 46 groszy przez kolejne 3 lata, czyli w okresie obowiązywania taryfy. Natomiast w przypadku ścieków jest propozycja taka, żeby kwotę 3,30 zł, która dotychczas obowiązuje, podnieść do kwoty po dopłaceniu, po dokonaniu dopłat, do kwoty 3,38 zł w 2021 roku, 3,46 zł w 2022 roku i do kwoty 3,55 zł w 2023 roku, czyli w okresie obowiązywania taryfy. Jak już wspominaliśmy, to nie bierze się z niczego, że te taryfy przez Wody Polskie zostały na tym poziomie ustalone, ponieważ to wylicza, że wynika z wyliczeń, które z kolei powstają na podstawie szczegółowego rachunku ponoszonych kosztów na utrzymanie tej infrastruktury, na obsługę, na pokrycie kosztów energii, na pokrycie kosztów amortyzacji i wszystkich innych kosztów towarzyszących temu, żeby te ścieki mogły w sposób bezkolizyjny być doprowadzane i oczyszczane na oczyszczalni ścieków. No, mocno nas nie dziwi, bo generalnie to w skali tego kraju, zresztą w dużych miejscowościach, w dużych miastach, no to rzeczywiście takimi kosztami są obciążani ci dostawcy ścieków. Natomiast korzystając z delegacji ustawowej, Rada Gminy ma prawo i chcielibyśmy, żeby Rada Gminy z tego prawa skorzystała, żeby ten poszczególny mieszkaniec był odciążony od tych kosztów, które wynikają z taryf. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czytamy uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczutowo dnia 30 grudnia 2020 roku. Rada Gminy Szczutowo uchwala to następuje. Paragraf 1. Ustala się na terenie Gminy Szczutowo dopłatę do taryf dla zbiorowego wprowadzania ścieków dla grupy taryfowej
1. Odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki socjalno-bytowe, którzy rozliczani są za niższą ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskaźnika wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. I dla grupy taryfowej drugiej, odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki komunalne z przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej, którzy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym w następujących wysokościach. Punkt pierwszy 5,93 zł netto plus należny podatek VAT do ceny 1 metra sześciennego ścieków odprowadzonych do gminnej oczyszczalni ścieków w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy. Punkt drugi 4,45 zł netto plus należny podatek VAT do ceny 1 metra sześciennego ścieków odprowadzonych do gminnej oczyszczalni ścieków w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy. Punkt trzeci 3,24 zł netto plus należny podatek VAT do ceny 1 metra sześciennego ścieków odprowadzonych do gminnej oczyszczalni ścieków w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radny się za podjęciem uchwały? 13 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę na terenie gminy Sutowo. Też Pan Sekretarz to umawiał przed chwilką, a więc stan uchwały. Uchwała Rady Gminy Sutowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę na terenie gminy Sutowo. Rada Gminy Sutowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się na terenie gminy Sutowo dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodą dla grupy taryfowej 1 odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia wodą pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, którzy rozliczani są za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym i dla grupy taryfowej 2 odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę w celu wykorzystywania jej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, obiektach użyteczności publicznej, którzy rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym w następujących wysokościach. Punkt pierwszy 30 groszy netto plus należny podatek VAT do 1 metra sześciennego wody dostarczonej do odbiorcy w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy. Punkt drugi 13 groszy netto plus należny podatek VAT do ceny 1 metra sześciennego wody dostarczonej do odbiorcy w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radni za podjęciem uchwały? 13 radnych za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Sutowo na 2021 rok. Otrzymali Państwo plan pracy? Czy są jakieś uwagi? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Gminy Sutowo? 13 radnych jest za przyjęciem planu pracy. Przechodzimy do punktu 19. Wolne wnioski. Dwie sprawy zakomunikował Państwu, jeśli chodzi o bank. Jak wiecie, to żyliśmy tym i później musieliśmy zrobić, bo jak wyszło, że będzie jednak to kosztowało nas, to żeśmy zrobili zapytanie, ale też tak wyszło, że przy zapytaniu trzy banki były zainteresowane, a później z tą sumarą złożyli jeden. Ale już te stawki były no, dużo lepsze jak za pierwszym razem, bo praktycznie o połowę wyjechali, czyli
na te 5 lat to jest tam coś około 90 tysięcy, będzie nas to przez ten okres 5-letni. I tak jak to jest do tej pory, czyli nasz kartier, na razie nie wiadomo, co będzie z bankomatem. I pozostałe te warunki, tak to zostanie na te 5 lat. Nie wiemy, jaka jest, bo tam pochodzą takie sygnały, bo były panie z tego banku, że dwóch zainteresowanych jest, jeśli chodzi o zakup tego banku w Krotowie. Czyli jedna gdzieś to jest z naszego terenu, a druga jest zewnętrzna. To znaczy nasz teren by się tu powiat gdzieś w okolice, a druga jest osoba zewnętrzna. Także myślę, że już od 1 lutego się to rozegra, bo myślę, że teraz w styczniu, gdy będzie podpisanie umowy, to będziemy wiedzieli, co z bankomatem, gdzie będzie i jaka będzie sytuacja tego. I kolejna sprawa, bo też jakieś są pytania do mnie kierowane odnośnie szczepień na COVID-a. Także duża sprawa, z tego co ja wiem, to na pewno, to znaczy nie, na chwilę obecną, raczej nie będzie to na terenie gminy. Bo to jest tak, że to co się mówi w mediach, to jest jedna sprawa, a rzeczywistość jest całkiem inna. Gdy, bo to Narodowy Fundusz kontaktuje się z lekarzami i z tego co przedstawiła mi pani doktor Wigilię, to są określone kryteria, żeby były szczepienia, to musi być oddzielne wejście, oddzielne pomieszczenie i takie te pozostałe warunki. Kolejna sprawa to jest, że dana szczepionka jest na przykład, że 5 osób z tej ampułki szczepi, czy 4, i to musi być w ciągu na przykład 60 minut, ona musi być wyszczepiona. Jeśli nie będzie, no to po prostu już jest niewalne. Każda osoba też po otrzymaniu tego zastrzyku 15 minut musi być obserwowana, czyli przebywać. I wstępnie no, są rozmowy, nie wiem, czy być może, że wszystkich ośrodków, czy tu w pobliżu, że będzie to się odbywać w sierpcu na Słowackiej. Ale jak wiecie, no, na razie to są sprawy te medyków, tam później DPS-y i nauczyciele i jak gdyby, myślę, że to teraz się gdzieś tam mówi, że jakieś punkty mobilne, że wójtowie też, jeśli ktoś będzie zainteresowany, nie będzie miał czym dojechać, to że miały być dowożone te osoby. Także to jest wszystko na razie tak. Ja tylko wiem, co na przykład tam no, pani doktor mi przekazała, że to nie jest tak, że to co się mówi w mediach, to jest tak łatwo, prosto, bo to też chyba nie wiem, czy nie oddzielna pielęgniarka, choć jest lekarz, który daje to. Nie może tak, że ona tu zaszczepi i się będzie czymś innym zajmować. I na pewno oddzielne punkty, oddzielne wejścia. Także zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, no to będziemy po prostu Państwa jakoś informować, bo też nie wiadomo, jakie będzie zainteresowanie w ogóle tym, bo na chwilę obecną to, jak się mówi, znajdzie służba zdrowia nie za bardzo tam szczepienia. Jest zaangażowana także wszyscy. Nie na pewno tu zaraz, jeśli chodzi o DPS czy nauczycieli. Myślę, że tu się też trochę będzie więcej, no a później dopiero ci pozostali. Także jeśli coś będzie tu uruchamiane, to ja będziemy się starać Państwa informować. Nie? No bo to my też nie mamy to, ja tego nie wiem, mówię, czy z Narodowego Funduszu, czy coś, bo jeśli by było tak, że ludzie coś tam decydują, to ale to lekarze decydują mnie i te określone kryteria, że lekarze też się trochę u nas boją i pielęgniarki się boją, bo jeśli chodzi o to tam nie było zarażeń i być może też jest, ale no mówię, no to by musieli być na czymś też w jednym ośrodku, bo się o tym mówi na szczycie. Tylko 92. I my jesteśmy właśnie w tej... No to znaczy mówię, no to nie jest tak, że to... A my mamy do... Czy ja, czy pan przewodniczący zaszczepimy, bo to musi być właśnie... trzeba być ustalone, jeśli chodzi o... No wiecie, to też pewnie jest, no przystąpić, tylko ciekawe, ile tych osób nie zdecyduje, nie na tym, bo wiadomo, że to musi być zrobione. Czy
tygodnie. Ale tu też mamy dość dobrą sytuację, bo mamy dwóch lekarzy. Mamy ośrodek w Błyszku, który ma dwa wejścia. Wejście może być odnowione. Te warunki to są do spełnienia, tylko chodzi o to, o przekonanie, nie czy to, no bo to nie wiem, czy pani doktor, czy Narodowy Fundusz może przymusić, nie wiem, pielęgniarkę, lekarza do tego, żeby się podjął niebo, bo to nie jest taka sprawa, bo to tak się mówię, to jeśli by było tak, że mi może kogoś tam dopieść, coś to też pewnie jest nie taka łatwa sprawa, bo teraz jest praca, ty coś tak chwilę, no, a kogoś to obozimy i nie wiemy kogo, nie, bo też nie wiadomo, czy też te warunki by musiały być spełnione, nie, i to ja to tak, wiecie, niektórzy łatwo się mówi, ale gdy już coś tam by było do realizacji, to też jest wiele obaw, bo tak samo i z tym wirusem. Jeśli kogoś nie dotyczy, to się mówi, ale gdzieś tam się już to dotknęło, to też jest miły pogląd trochę na to, nie? I no mówię, no tak jak może pan przewodniczący mówi, tylko tu jest rozmowa między Narodowym Funduszem, bo z tego co mówiła pani doktor, to była rozmowa i taka wstępna później była chyba ze starostą, żeby to było na słowackiego. Chyba, że będzie nacisk jakiś taki, żeby jednak to było w każdej gminie, a może tak, że nie wiem, te punkty mobilne, ale to też mówię, przecież to by musiało być tak zrobione, że to nie by musiało trwać, bo jeśli nawet każdego mamy obserwować 15 minut, no to w ciągu godziny można zaszczepić 4 osoby. Bo to tak mówię, że nie może, bo to ta osoba musi dostać kolejna osoba. Także to, no to by musiało być jakaś lista też osób, które by chciały, nie było to jak ciemno, nawet nie było, jak ona by, tak jak mówi, że ta szczepionka musi być zadana w ciągu iluś tam minut. Jeśli nie będzie, to już po prostu nie, a nie wiem, co to ma, właśnie nie będzie tak, że nam pewnie ona nie wykorzysta tego, że nie będzie fajnie. Nawet mówię, same rozeznanie, ile tych osób by było chętnych, to osób będzie wtedy do zakazu, nie? Ale jeszcze jest tak, jak mówiła, że jest tak, że to nie musi być, bo jeśli by był w Błyszku na przykład punkt na Szutowie, przyjeżdża osoba z Rynki na ktoś i oni muszą to wyszedł. Jeśli ten punkt będzie, to nie może jest zdrowy i normalnie ten to nie musi być wstawy na tego terenu osobnie. Każdy musi to jakby ona mówiła, że jeśli by trafił ze skępego, to ona musi to wstawić. I właśnie ciekawe, jak to się będzie, czy to będą jakieś listy stworzone, nie, bo na razie, no to właśnie wczoraj gdzieś tam ktoś mi się pytał, no ja mówię, że ja nie jestem lekarzem, bo to właśnie fundusz i właśnie mówię, że oni jakieś listy będą robić wiekowo, czy też zawodowo. Bo strażacy, no to mają też, tam jest ten, że no, DPS, na pewno nauczyciele, no a ciekawe, co będzie dalej, nie? No, bo też się mówi, że te osoby powyżej 60 roku życia, tylko też pewnie nikogo nie przymusi, to jest dobra wola, niech ktoś się zgłosi do tego. Także jak nie, to coś będziemy dalej nie wiemy, tylko na chwilę obecną z tego, co jest tego, co na nas nie było tego. Chyba, że będzie, mówię, no sytuacja taka, że może od góry będzie tak, że ma być. Jak oni mówią, że to to jeśli ona nie podpisała, to musi się odbyć kolejny konkurs, jak gdyby, bo może na przykład inna osoba się zgłosi. A jeśli się nie zgłosi, to też nie bardzo wierzę, żeby no co, nie było
Bo tam jak to zaproponowane taką stawkę, jak to... No tak, poprzednio nie zrobiłeś, no ona też się nie zgodziła, ale to tak jak mówiła, to że na pewno fundusz będzie ten robił po prostu kolejny nabór i być może, że ktoś by się zgłosił. No nie wiem, bo to wszystko... Ale coś w tym słowie, że będą zniesione te limity. No być może, że to się odbije tak w serce, że może jednak jak niebocytarze skorzystają na tym, nie? No bo to, wiecie, ten, jeśli chodzi o ten świat medyków, to jest trudny trochę i bardzo kosztowny, nie? Bo tak jak w szpitalu, coś też słyszymy teraz, ile jakieś tam lekarze odchodzą i a u nas ten rynek jako tu, ten to naprawdę jest, nie jest za dobry, nie? Jeśli chodzi, bo tam rybno, czy bardziej gdzie jesteśmy, gdzie są te uniwersytety medyczne, to jest łatwiej od tych lekarzy, bo już tu nawet mówią, czy Brodnica, czy Lipno, nie, że dużo więcej specjalistów. Lipno też słyszę, że dużo osób z naszego terenu, z DPS-u, że bardziej, że łatwiej się tam dostać jest do lekarzy, nie? No a tu jest, mówię, no to jest tak jak i słyszymy o nich zarobkach, to i tego, i pewnie jak jest problem, no to też pewnie fundusz się liczy, bo jeśli by było tak, że jeśli nie wyrazi zgodę, kto inny wejdzie, nie, no to to by trochę było ten, ale no mówię, na niektóre sprawy to tak jak mówię, gdy oni płacą, fundusz płaci, to powinien też mieć trochę na tych lekarzy wpływ, nie, a to jest tak, się okazuje, że to nie do końca oni mają tak na nich wpływ. Także jeśli tu coś by się z tymi działo dalej, nie, no to będziemy Państwa informować, bo chociaż to będą pewnie ośrodki, to stary mówię, dla mnie to jeśli to będzie dana osób na dany dzień, to coś, to oni muszą mieć jakieś zapisy, czy coś, bo to jest inaczej, to nie wiem, jak oni to zrobić. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. W programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Szczutowo na 2021 rok w zadaniu 12 zostały rozdrobnione środki, rezerwa jakby 8 tysięcy na bieg dwóch jezior. I stąd moje pytanie jest, czy jeżeli sytuacja w kraju się ustabilizuje, to powiedzmy, że pod koniec roku będzie taka wola gmin, żeby ten bieg dalej no, kontynuował. Nie, no ja myślę, że jak najbardziej. Ja to będę przebiegać po ruchu, no może to kiedy to będzie, ale gdyby to była sytuacja, może by tylko też mówię ten okres, no to musi nie tak jak tu właśnie pan Marek, czy to żeby się w tych chwili, bo wiadomo, że to był najlepszy ten czas czerwca, czy tam coś, że nie kolidowało w innych tam rejonach, bo wiadomo, że to się odbywają w niektórych tych cyklicznie, nie? I jeśli tego, no to uważam, że te niektóre rzeczy, to zostały zatrzymane, to trzeba wrócić do tego, bo no to wreszcie się zamknąć całkiem, tak to proszę, nie bardzo, nie? Będzie szczepić, to będzie szczepić. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Ponieważ zbliża się na koniec roku, chciałbym serdecznie podziękować władzom. Za zaangażowanie, za wypracowanie wspólnych stanowisk. Zgodnych stanowisk, co pokazują nasze głosowania. A z okazji nowego roku spełnienia marzeń, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję bardzo. Zamykam 25. sesję Rady Gminy Szczytowo.